Cześć puzelki, ja jestem Tomek, a to jest kanał Składaniowo, a dzisiaj zaczynam sobie składać puzzle panoramiczne. Zapraszam. Mam tutaj puzzle firmy Heye, niemiecka firma. Bardzo ładne puzzle robią. Tutaj wielkie pozdrowienia dla Ani i Pawła, od których te puzzle sobie pożyczyłem. Jest to edycja Alexander von Humboldt ze zdjęciami widoczków Hansa Schindibauera. Jakkolwiek to brzmi. Tutaj są trzy szczyty, czyli tak jakby polskie trzy korony może. Puzzle są panoramiczne, więc są wydłużone w poziomie. Gdzieś tutaj były wymiary 95x33, czyli nie tak standardowo jak jest 50x70, tylko jest aż 90x33. Wydaje się, że tej ramki będzie troszkę więcej, a to tylko takie złudzenie, będzie tyle samo dokładnie co w tamtych puzzlach, bo się obwód nie zmienia. Z tyłu jest oczywiście reklamówka podobnych zestawów z tej serii panoramicznych do 6000 puzzli. Tutaj mam akurat tysiączka. Puzzle bardzo ładne robią, pudełka też bardzo super fajnie wyglądają. Do tego jest taka mała książeczka, gdzie jest pokazane są i zestawy z innych serii. Bardzo mają fantastyczne te serie i na pewno się puzzle też pojawią. Tutaj mi się bardzo podoba seria z Movie Masters, czyli puzzle z elementami z filmów Tima Burtona na przykład, albo Stevena Spielberga. Są super kolorowe Jolly Pets puzzle i Dreaming, bardzo, bardzo, bardzo ładne. Dużo puzzli z kotami, mapy jakieś. Tutaj te widoczki panoramiczne, do tego są Magic Forest, bardzo ładne puzzle też. Te się żonie podobały. Są też puzzle triangular, czyli rozumiem, że pudełko jest trójkątne. Nasz obrazek trzeba sobie pudełkiem obrazać, więc pewnie też będę tego szukał, bo mi się to spodobało. Na końcu jest też reklamówka, że mają w sprzedaży dedykowaną matę do puzzli, czyli taki puzzle pad, to się nazywa, sortery i oczywiście konserwer, czyli klej do puzzli. Obrazek nie wygląda najłatwiej. Jest tutaj bardzo dużo fioletowego, ciemnego koloru. Tutaj pełno czarnych takich odcieni, które będzie ciężko poukładać. Tutaj na pewno sobie wyciągniemy kolor czerwony do osobnej tacki. Tutaj też to słońce, może sobie jakoś tutaj to ogarniemy. Jasne plamy na niebie też pewnie pójdą do jednego wora, a resztę trzeba będzie podzielić na właśnie taki ciemnofioletowy i czarny kolor. No a żeby to sobie podzielić do moich puzzle sorterów, przywołam moje puzzlowe oblicze, czyli puzzlozorda. Przybądź puzzlozordzie! Witajcie śmiertelnicy! Jestem wielki puzzlozord. Zostałem wezwany, aby magiczną mocą posortować te puzzle. W tym celu użyję zaklęcia, które jest niemożliwe do wykonania przez zwykłych śmiertelników jak wy. Uwaga! Osoby o słabych nerwach mogą teraz odwrócić wzrok. Spójrzcie, mamy tutaj puzzle. I zaraz przeniosę je do tych sorterów. Spójrzcie. Pięknie posortowane puzzle. A teraz jeszcze szybkie zaklęcie na przycisk łapki w górę. Kto kliknie, dostanie pomniejsze błogosławieństwo puzzlomancji na 7 dni. Pamiętajcie o tym.
Uff, to znowu ja. O, pięknie. No widzę, że tutaj się mój Max spisał. Bardzo, bardzo znakomicie. Mamy tutaj 6 sorterów. W trzech widzę, że jest niebo. Tutaj widzę, że są punkty styku. Niebo jasne, niebo fioletowe. Obramówka, czarne puzzle i tutaj ten czerwony akcent. Więc się bierzemy do dzieła. Tylko sobie ustawię jakoś kamerę od góry. Trochę mi to zajęło, przyznaję, że tutaj jednak miałem z tym, tą częścią nieba trochę problemów. Tutaj to w miarę się szybko ułożyło, tutaj zacząłem sobie układać tych czerwonych elementów i czarnych. Później tutaj słońce, właśnie tutaj to niebo w miarę poszło i tutaj to najgorszy był ten moment gdzieś w tym momencie, w tym miejscu, gdzie po prostu przez pół godziny siedziałem, próbowałem coś wsadzić i nic nie trafiłem. Ale też przyszła mi z pomocą żona, więc czasem jej tam ręce widać, także bardzo, bardzo pozdrawiamy żonę. Do tego mata okazała się nieocenionym tutaj pomocnikiem, bo zwinąłem puzzle chyba 5 razy, bo przyszli goście po prostu i potrzebny był stół. Także też bardzo fajnie się to sprawdziło i także nie było żadnych problemów z tymi puzzlami. Puzzle są w ogóle bardzo fajnej jakości, bardzo, bardzo są dobrze sprasowane, ten karton się w ogóle nie rozchodzi. Te zaczepy po prostu też wszystkie dobrze są nacięte, wycięte równo. Jedyny problem jest taki, że gdzieś tutaj i tutaj powtarza się wzór puzli, także można by było sobie tą część wyjąć i spiąć po prostu te dwa boki i by puzzle nam spasowały. Także tutaj było troszkę mylące, szczególnie przy obramówce, gdzie miałem... Wydawało mi się, że złożyłem dobrze obramówkę, okazało się, że tutaj jest całe przesunięcie. Ale poza tym bardzo fajne puzzle. Bardzo mi się podobają, firmę polecam, heje, bardzo mają piękne te obrazki tam i tak jak pokazywałem wcześniej. Także bardzo polecam i pozdrawiam oczywiście tutaj Pawła i Janie, od których sobie te puzzle pożyczyłem. Jeżeli nasuwają się jakiekolwiek pytania odnośnie tych puzzli czy tej firmy, możecie pisać w komentarzach, będę starał się odpisywać wam w miarę szybko na te pytania. Tutaj oczywiście też Mata pojawi się na kanale też za jakiś czas, jak tylko zmęczę montowanie filmiku i też te sortery tutaj się pojawiały, także one też bardzo wygodne są, bo są takie troszkę małe, chociaż troszkę są za małe, mogłyby być jednak troszkę większe, bo widzicie, że nie mieściły mi się te puzzle do jednego sortera, mimo że puzzle są bardzo fajnie pokrojone, bo jest bardzo dużo różnych elementów, nie ma tak, że na przykład są te takie elementy po prostu z dwoma dziurkami, z dwoma łapkami w większości, tylko są jednak takie różne te puzzle i jednak da się podziałem na różne kształty sobie tutaj troszkę pomóc. Także tutaj bardzo, bardzo, bardzo fajnie mi się to bardzo podobało. No, a na koniec jeszcze szybkie przypomnienie, pamiętajcie o subskrypcjach, dzwoneczkach na YouTubie, o kanale na Facebooku, bo tam też często jakieś ciekawe materiały lecą. No i życzę wam miłego składania. Cześć!